Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest piąty, przedostatni odcinek z naszej serii Zagrajmy w Hotline Miami 2 Wrong Number. Postanowiłem, moi drodzy, że nagrywam całą grę pod rząd, bo naprawdę, jak ja sobie myślę, że mam tak długo nagrywać odcinki w tygodniu, no nie mam czasu na to po prostu, nie dam rady. Dlatego chyba nagram sobie już ten cały jeden dzień, to już poświęcę tą niedzielę i tyle, bo mówię, no nie dałbym rady nagrywać tego w tygodniu, nie ma szans. Halo, tu Iwan. Hej, jestem, rozmawiałeś z moją matką, powiedziała, żebym do ciebie zadzwonił, podobno chcesz pogadać. Chodziło o mordercę w masce, tak? Tak, nie sądziłem, że zadzwonisz. Jeśli masz trochę czasu, a z chęcią wysłucham twojej historii. Czasu mam sporo, ale to ci będzie kosztować, bo widzisz, muszę kupić bilet na samolot, wiem jak to brzmi, ale na pewno ci się opłaci. Zgoda? Nie mogę niczego obiecać, ale jeśli twoja historia jest w połowie tak dobra, jak twierdzisz, zrobię co w mojej mocy, może być? Niech będzie. Od czego mam zacząć? Od początku, chcę mieć pełen obraz. Dobra. Wszystko zaczęło się od tych dziwnych wiadomości na sekretarce. Na początku miały sens, prosili mnie o drobne przysługi. Zadzwoń pod taki a taki numer, zostaw dziwną wiadomość. Miałem malować te dziwne znaki na murach w różnych punktach miasta. Znaki? Tak, kółka przebite trzema kreskami. Tak czy siak na początku nie spełniałem ich poleceń, myślałem, że to jakiś żart. Po jakimś czasie zaczęli mi grozić, minęło parę dni, w końcu ktoś swajczył mi samochód. A, na sekretarce czekała wiadomość, że lepiej, żebym zrobił co mi każą, bo stanie się coś bardzo złego. Okej. Czy... O, mamy jacketa, moi kochani, patrzcie. Okej, dobra. Jest telefon. Masz jedną nową wiadomość. Witam, tu Susan z zakładu pogrzebowego w Miami. Mamy dziś umówione spotkanie, chodzi o pogrzeb Rosie Berg. Proszę przyjść, kiedy tylko panu pasuje. Działamy cały dzień, nasze biuro mieści się przez 139. No dobra. To lecimy, moi kochani. Okej. Teraz ta... O, czekajcie, bo ja poszedłem chyba na górę. Dobra, bo auto mamy tutaj, o. Nie, nie tyle auto, co autobus, bo nas spalili to... Przecież auto właśnie. Ale czy to jest jacket? To jest chyba skitu jacket. Dobra. Nie wiem, może się trochę ta fabuła łączy, już sam nie wiem. Gubię się. Okej, 17 scena, pierwsza krew. No bez skitu to jest... Kurde, to jest chyba to. Aha! O ja pierdzielę. O kurde, Mortal Kombat normalnie. O ja pierdzielę, nie wiem czy by to zrobiły. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ajajaj, czekajcie. Dobra, dobra, mam pomysł. No nie, to jest za szybkie. Kurde. Full auto śmierci. Dobra. Mamy spokój? Nie mamy spokoju. Dobra, wezmę sobie... Ojojoj. Mamy problem. Dobra, lecimy na pochybel. Dobra, ło, wsiadło. Okej. Ale nie wiem czemu. Mogę iść do góry? Nie mogę iść do góry. Aha, bo tu jeszcze koleś w kiblu jest, dobra. Okej, dawaj go jacket. Jeśli to jest jacket faktycznie. I tu jeszcze mamy chłopa. Wow, dobra. Okej, okay, area clear, znaczy floor clear, to dobra. Okej. Okay. Uwaga. Dobra, mamy to. Weźmy sobie ten karabin. Dobra. Jakby ktoś się mnie pytał, jak bardzo dość mam tej gry, to jeszcze nie jest tak źle. W sensie, łosiet. W sensie, wiecie, jestem dosyć cierpliwym człowiekiem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Mnie naprawdę trudno jest zniechęcić. Dobra, już nie wiem co. No nie, skończył mi się magazynek, już nie wiem naprawdę co by się musiało stać, żebym zrezygnował z nagrywania dzisiaj. Mówię, ja chciałbym to nagrać, bo mówię, w tygodniu naprawdę nie będę mieć czasu na tą produkcję, po prostu. Bo wiecie, Wolcena to sobie ponagrywam pół godziny i tyle. No a z Hotline Miami 2 tak nie jest. Dobra. Tutaj naprawdę muszę się nieźle... Ej, no kurde, jego tam nie widać, to jest problem. Tutaj muszę się naprawdę nieźle skupić, moi drodzy. No i mówię też, no widzicie, te levele zabierają strasznie dużo czasu. Ja po prostu nie będę mieć czasu w tygodniu na to, żeby to nagrywać. Dobra. Jak to tam dalej wygląda? Nie widzę tam dalej, to jest problem. Dostał. Okej. Level clear, mamy to, moi kochani, pięknie, w 4 minuty! Nice, Liveria. Dobra, pięknie, udało się. Okej. Pierwszy poziom zali... Ale tak w każdym akcie jest, że pierwszy poziom łatwy, a później się zaczyna, kurde. Dobra. Lecimy dalej. Ale narracja mi się podoba. Jest co prawda strasznie pogmatwana, ale podoba mi się. Tu musimy podejść. Mamo, co ty tutaj robisz? Zgłodniałam, chciałam zrobić sobie przekąskę. Sama mogę o siebie zadbać, wiesz? Nie musisz się ciągle mnie martwić. Przecież wiesz, że lekarz kazał ci odpoczywać. Mam gdzieś, co mówi lekarz. Jakoś jeszcze żyję, jeszcze się nie poddałam. Ciekawe, o co z tą mamą jacketa chodzi. Jeśli to jest jacket, bo ja już się naprawdę gubię. No ale chyba tak, no koleś wygląda jeden do jednego, więc... Chyba tak, tylko w pierwszej części jacket nie mówił.
Dobra, masz jedną nową wiadomość. Hello, hello, halo, tu Andrew z ekspresowych przesyłek. Masz coś do doręczenia na 144 ulicę na 20. To chyba coś kruchego, więc obchodź się z tym delikatnie. Nie spóźnij się i nie zapomnij założyć firmowych ciuchów, klik. No bez kidząc, te nagrania są osiad. Te nagrania są identyczne po prostu. Jak na sekretarkę właśnie w pierwszej części. Dobra, czekajcie, co ja muszę zrobić, bo już się pogubiłem. No ja chyba muszę wyjść, tak? Czemu mi nie chciało wyjść? Dobra, okej. Lecimy dalej, moi drodzy. Może ten odcinek będzie chociaż trwał normalnie, a nie 45 minut, jak trzeci. Jeden trzeci odcinek to była przesada. Okej, okay, demolka, aha, scena 18. Dobra, to lecimy, moi drodzy. Ja śmieszę, że co... Ojojoj, no ciekawe, jak ja mam to zrobić. Cały czas mamy jedną maskę, co ciekawe. Bez kitu, co? Jak ja mam to zrobić, kurde? O ja pierdzielę, to... Nie, to... Oj, to będzie hardcore mega. Dobra. Musimy uważać, żeby... Aj, nie, no... Ej, to jest niemożliwe uniknąć tego kolesia. Czekajcie. Dobra. O kurde, dobra, uwaga na grubym... No nie, no przecież ten gruby mnie... To jest niemożliwe go uniknąć. Ja pierdzielę, nie, no ja pierdziu. Ciekawe jak mam to zrobić, naprawdę. Dobra. Okej, okay, lecimy, śpimy. No, przecież to jest niemożliwe. Musimy stać jak najdalej, moi drodzy. Dobra. Podejdzie jeszcze jakiś frajer. Kurde, jak to zrobić? Lecimy teraz. No, co? Ej, tego się nie da zrobić, to jest chore. Dobra, ja to zrobię cięcie, ogarnę to sam. O kurczę, moi kochani, było trudno, ale ogarnąłem. Ja pierdzielę, masakra, dobra. Okej, okay, mam siekierę. Dobra, weźmy sobie tą siekierę, niech będzie. Wow, okej, okay, ładny rozmach ma. Ojojoj, tam to będzie rzeźnia. O kurczę, ja go nie zabiłem, dobra. Myślałem, że go zabiłem. Dobra, ostrożnie. Nie, wiecie co, ja muszę zmienić broń, bo tak to... Okej. Aj kurde. Łatwo to tu nie będzie. Dobra, dostali. Nie wiem, jacket, nie o to mi chodziło. Jeśli jesteś w ogóle jacket, ale wydaje mi się, że to jacket. Co jesteś? Czemu ten koleś do mnie przyszedł? Dobra. Okej. Dobra. Tam koleś z bronią się kitra, niedobrze. Czekajcie. O, no, chyba. Dobra, dostał. Okej, okay. Wybaczcie za moją panikę. Panika gaming, jak zwykle. Pięknie. Dobra, jak to dalej rozegrać? Okej, okay, weźmy sobie shotguna. Kurde, co dalej? Nie! Ty ciulu! No nie! Było tak dobrze! Kurde, no. No nie, no grubego to nie zabijemy w ten sposób. Dobra. No kurde! To jest jakaś przesada! Ja pierdzielę. Dobra. No nie! Dobra. Okej. Okay. Wow, panowie, nie jest was tu za dużo? Co tu się dzieje? Dobra, dostał. Uwaga, nie, no i z drugiej strony mi wszedł dziad. Kurde, no nie. Dobra, ostatnia próba, moi drodzy, ostatnia próba, jak teraz nie wyjdzie, to pierdzielę. Robimy cięcie. Dobra, robimy cięcie. Jest, moi kochani, jest. Mam to, udało się. Leave area, dobra. Ale teraz mamy chyba jakieś takie flashbacki faktycznie jacketa, wydaje mi się, nie? Przecież nie wiem, no nie jestem, kurczę, pewien. Czekajcie, aha, bo ja muszę, dobra. Ja muszę jechać tą windą teraz, tak? Nie, czekaj, ja muszę wyjść stąd, dobra, Liferia, no właśnie. Ojejku. Ale no jest kurde wysoko, nie? Masakra, dobra. Gra jest naprawdę bardzo trudna. B minus, nie jest źle. Uff. Dobra.
Nie wiem, ewentualnie może ostatni akt sobie na jutro zostawię. Nie wiem, ostatni akt to pewnie będzie przesrany. Ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze nawet, powiem wam, nie mam jakoś siły komentować nawet już tej gry. Nie wiem, co tu już nawet gadać. Kończył się jakoś pomysł na komentowanie. To się samo komentuje. Dobra, zobaczmy. Okej. To co, podejrzewam, że mamy, musimy gdzieś do łóżka zabrać na górę pewnie. Dobra. Dawaj, czekajcik. Okej, tutaj. Dobra. Mamo, mamo, słyszysz mnie? Tu jesteś. Chyba straciłam przytomność. Chciałam się umyć, a tu nagle nawet nie pamiętam, co się stało. Nic ci nie jest? Mam zadzwonić po lekarza? Nie, proszę cię. Naprawdę nic mi nie jest, naprawdę. Jestem tylko zmęczona i zmarznięta. Rano będę jak nowa. Na pewno? Nie wyglądasz najlepiej. Na pewno. Jeśli nie masz nic przeciwko, pośpię sobie. Dobra, śpi do woli, kobieto. Dobra. Także co, mamy kolejny dzionek. Ale te daty za szybko mijają na ekranie, powiem wam szczerze. Ja nie widzę, jaki mamy dzień i tak dalej, to jest trochę głupie. Dobra, masz jedną nową wiadomość. Cześć, tu Dan, usługi ogrodnicze. Mamy dla ciebie ogródek do przestrzeżenia. Ładny, stary dom przy 66 ulicy, znajdziesz na pewno. Łatwa robota, poradzisz sobie bez problemu. Tylko włóż robocze ciuchy. Dobra, ta, łatwa robota, bez problemu i tak dalej. Kurde. Ogród. A chodzi o wyżynanie ludzi. Taki tam ogród, dobra. Ten akt jest w miarę prosty. Okej, lecimy, scena 19. Ała, się walnąłem w biurku. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Co my tu mamy? Panów z baseballem. Dobra, ładnie. O, shit, tam jest kolej ze splową, dobra. Okej, podbijajmy ich. Czekajcie, kto... O, kurde, jego mać, no. Dobra, może sprowokujmy ich tutaj. No kurde, panie, panie tam za tą szybą, ladą, czy gdzie ty jesteś? Dostał? Nie dostał. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, to było dobre, to było dobre. Okej, skręcamy kark, tak jak to Jacket robił wcześniej w pierwszej części. Nie, 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 Jacketik, kurde. Kurtko ty moja, miałeś tam, nie miałeś tam biec. Aj, shit, dobra, jeszcze raz. Okej, chodźcie panowie, chodźcie, chodźcie. Uwaga, uwaga, dobra. Najważniejsze, że mi się tego kolesia udało sprowokować. W stanie któryś? Chyba już nie, dobra. Okej, jak to teraz? Biegniemy, 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 biegniemy. Dobra. Okej, pięknie. Uwaga, uwaga, dobra. Pięknie, mamy to. Sprowokujmy to tutaj. Tamten mnie nie widzi niestety. Albo niestety, okej. Bo nie, 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 goddammit. Nie tak to miało wyglądać. Kurde. Czekajcie, bo my atakujemy ich tymi drzwiami ciągle. Może sprowokujmy tego, żeby wystrzelił. O, dobra, 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 chodź, chodź. Okej, niech on tu jeszcze podejdzie. Nie, 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 piesiu, piesiu. Aj, kurde. Nie lubię, tak, nie lubię, kiedy dobijam i ktoś mnie atakuje, no to jest najgorsze. Dobra. Wstawajcie panowie, wstawajcie, wstawajcie. No nie mogę. Dobra. Kurde, jego macie jeszcze raz. Okej. Ciężko mi komentować tą rozgrywkę, powiem wam szczerze, bo tu wiecie co? Ja cały czas po prostu klikam R i czekam na respa, nie? Ja pierdzielę. Biegniem, 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 szybko, szybko. Dobra. Pięknie, pięknie, jeszcze jeden pies. Okej, hojrak, służliwy pies. Uwaga, uwaga. Jeszcze w kiblu koleś, dobra. Andrzej, Andrzej, tu jestem, Andrzej. Dobra. Pięknie. Tamto mnie zobaczy, zobacz, dobra. Okej, siadło. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Teraz weźmy sobie może broń palną. Jest, dobra, floor clear to, okej. Gdzie mam iść teraz? Okej, tam, dobra, idziemy, idziemy. Pierdzie, mam takie napięcie, moi drodzy. Dobra, lecimy dalej. Teraz tutaj. O, co jest? A tu się koleś w krzakach skitrał z kubaru. Okej, ostrożnie. Aj, gruby tu idzie. Dobra, gruby padł. Nie, 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 to jest... Ajajaj, niedobrze. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ło, dobra, ledwo. Okej. Dobra. Pięknie.
Okej, rozwaleni. Szybko, szybko, okej, pięknie. No tu jeszcze został chłop. Jest! Ale zarąbiście mi w tym odcinku idzie. Au! Dobra, ja pierdzielę. Gra jest tak trudna, moi kochani, ta gra jest tak trudna. Nie mogę, dobra. Ale okej, mamy to, piąty akt jest w miarę spoko. Nie jest taki zły. C+, to słaba ocena. I don't care, dobra. Poczekaj chwilę, muszę skoczyć po następny zeszyt. Dobra, no i okej, no to rozumiem, że on mu opowiada co robił, ale... A gdzie mam... A gdzie ten zeszyt jest? Tutaj? Tak. Warto wstrzymać się z krytyką do zakończenia rosyjsko-amerykańskiej konferencji. Wielu jednak wyraża się sceptycznie o wizycie prezydenta, twierdząc, że całe spotkanie jest tylko na pokaz. No dobra, ale ja chcę kartkę do zeszytu. Hello, where is my kartka? Ej, co jest? Znaczy, po zeszyt miałem iść, tak? O, jest, dobra, mamy to. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy. Dobra, już jestem, mów dalej. No i siedzę tak, czekam, aż proces się zacznie. Jedno ci powiem, za kratkami czas płynie bardzo powoli. W końcu ktoś mnie odwiedził. Okej. Także lecimy dalej. Ach, dobra. No i faktycznie. Dzień dobry. Kim jesteście? O, chyba go znamy z pierwszej części, co? Mówiłem, że nas nie rozpozna. Czego chcecie? Dokończyć pewne sprawy. To tak na wszelki wypadek, chyba nawet niepotrzebnie. Chyba nie bardzo rozumiem. I nie powinieneś. Skoro już tu jesteśmy, to możemy się pożegnać. Pożegnać? Jasno, odwaliłeś kawał dobrej roboty, ale chyba już po wszystkim. O czym wy mówicie? Sam to wykombinujesz. Miło cię było znów zobaczyć, ale musimy lecieć. Trzymaj się. Okej. To było dziwne. Dobra. Scena 20. Uwolnienie. Release. Dobra, a i ostatnia scena w tym akcie. Dobra. Federal Correctional Institution. Dobra. Mamy iść do celi, jak się domyślam. Co jest? Lepiej zmów paciorek cfelu. O kurde. Wow! O shit! To nieźle. Ciekawe, jak ja mam uciec. O cholera jasna, o cholera jasna. Wow, 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 uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Ja pierdziel... Nie! Ajajaj! Ej, to będzie trudne! To będzie zarąbiście trudne! Nie! Ajajaj! Uwaga, uwaga, dobra. Kurde, cały czas muszę przed nim uciekać, niedobrze, niedobrze. Aj, no nie, no to jest to trudne! Fajnie, fajnie. W ogóle to jest głupie, że on mnie łapie, zanim do mnie podejdzie. Najgorsze, że... irytujące. Irytujące to jest strasznie, ja jeszcze nie mogę nic zupełnie zrobić, nie? To jest najgorsze? Wow! Dobra. Okej. Wow, wow, no, ej, no what the hell, no! Nie, no przecież tak to ja nigdy tego nie zrobię. Może po rogach biegajmy po prostu? Ta, po rogach. Ta, z banku. Dobra, lecimy jeszcze, ja pierdzielę, to jest trudne, prawda. Wow, dobre, dobre, dobre. Okej. To był dobry unik. No, what the hell, no przecież tak to ja mu nie ucieknę nigdy, no kurde. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, okej, to jest dobra taktyka, to jest dobra taktyka. Jak on idzie powoli, to musimy robić, cały czas musimy go unikać. A jak idzie szybko, teraz. O właśnie, w ten sposób, dobra. No, ej, no przecież mu przyłożyłem. Kurde. No nie, będziemy się tu teraz męczyć 500 lat, no. Dobra, bo ja robię głupoty w tym momencie, chcę to zrobić za szybko. Ostrożnie. Duru, 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 duru. No, aha, XZ, ciekawe. Kurde, daj mi spokój. Nie wiem, niby mam taktykę, ale ta taktyka coś nie działa, moi drodzy. O, dobra. No ej, no. Tak to ja mu nigdy nie spierdliczę. Pierdziele, jeszcze trzymam shifta, nie wiem po co. Dobra. Uwaga, 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 okej.
Jest! Mamy to! Dobra, udało się. O kurde. Wow! Co tu się dzieje? Kto ich tam O kurde. Łe! Ja pierdzielę. Musimy uciekać przed policjantami, to super. O kurde. Gdzie mam celu? Ja nie widzę celownika swojego. Dobra. No i co dalej, co dalej? No, kurde. Super. No kurczę, jego mać. Co jest? Jeszcze ta głośna... Nie, ta muzyka jest za głośna, nie? Naprawdę, zdecydowanie jest za głośna. No kurde, dajcie się ruszyć. Dobra. No kurde. Nie wierzę, nie. No co jest? Dobra. Okej, tam ze mnie widzi raczej. Dobra. Nie! Za dużo was tu, panowie, za dużo, za dużo. Nie, kurde. No. Nie, znowu się będę męczyć. Dobra. Ja pierdzielę. Obrywać, obrywać. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Okej. Dostał. Weźmy sobie może nowego shotguna. Tam nic nie ma, tu mam jakiegoś więźnia, co się składa. Z bólu zapewne. Dostał. Dobra. Mam jeszcze chłopa, uwaga, 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 dobra. Okej, floor clear, dobra, lecimy dalej. O ja pierniczę. No, to będzie trudne. To będzie trudne, moi drodzy. Uwaga, uwaga, dobra, mamy to. O jen, co to jest? Przesada, przesada. Dobra. Pierwszy pokój wyczyszczony. No, jacket, czemu ty mi go nie trafiłeś? Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Okej, dostał. Dostał? Dobra, pusto mamy, to już weźmy sobie ten rewolwer. Okej. Wow. Nie! Ty cholerny! Jeden jacket, jak ty... Ale on nie ma cela, masakra. Dobra. Niech mnie nie usłyszał. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie. O, double kill! Okej, okej. Jakoś lecimy z tematem. Dobra. 6 naboi, dobra, jest. Pięknie. Okej. No i co dalej, co dalej, co dalej? Nie wiem, panikuję jak cholera. Uwaga, 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 kitramy. Dobra. Pięknie. Okej. Ale co dalej, kurde. Nie, no serio. Ale to było durne. Uwaga, uwaga, uwaga. Może lepiej wziąć pałę faktycznie. Uwaga. O, no to się dobrze sprawdziło w tym momencie. Nie, ty dziadu, myślałem, że nie żyjesz. Miałeś nie żyć. Miałeś nie żyć. Ty kurde. Nie mogę, no. Dostał. Lecimy, lecimy, lecimy z nimi. Dawaj, czekacik, dawaj, czekacik, dobra. Prowokuj, a nie tak! Prowokacja to nie znaczy śmierć. Kurde. Jakim cudem on mnie nie słyszał, nie wiem. Dobra. Aj, czekacik, no, czemu mi się tak zacina w tych drzwiach? Kurde. Nie! Dobra, dobra. No, kurde, no czemu się tak zacina w tych cholernych drzwiach? Okej. Halo, halo, tu jestem. Zarobiście. Ajaj. Dobra. No, znowu się zaciąłem.
Popłaczę się tu zaraz. Tu jestem, tu jestem. Widzisz mnie, widzisz mnie? Dobra, dobra, mamy to. Po kolei, panowie, po kolei, po kolei. Dobra, dobra. Okej, okej, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, za szybko z tym, dobra, mamy to. No nie, ej, no to jakaś była reakcja dzika, jakim cudem on mnie tak zdzielił. Dobra, cięcie robimy. Moi kochani, na 99% w tym momencie mi się uda. Jest, dobra, mamy to, co tu mamy? Floor cleared, no dobra, i co dalej? Aha, teraz mam iść tak, dobra, wezmę sobie jeszcze broń, 5 naboi, zawsze na propsie. Trochę się tu pomęczyłem, powiem wam, trochę się tu pomęczyłem. O matko, jak ja już widzę szyby. Ta, jeszcze z więźniami mamy się pierdzielić, super. Ja pierdzielę, no nie, skąd on ma broń, się pytam. Dobra. Ej, wiecie co, tu może bardziej nam się przyda broń do walki wręcz, tak sobie myślę. Bo oni też w większości mają broń do walki wręcz. Dobra. Ostrożnie, ostrożnie. Okej, mamy to. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Skąd ma rewolwer w celi, ja się pytam. Jakąś pałkę to rozumiem, nie? Ale rewolwer? Ja pierdzielę, to jest przesada jakaś. Dobra, podejść tu, podejść tu. Aha, przez szyby go nie walnę. O, shit. Dobra, dobra. Co jest? Aha, tamten ma karabin, kurde. Dobrze. Okej, okay. Weźmy sobie rurkę i lecimy z frajerami. Dobra, poszło. Okej, okay, teraz uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Mamy to. Ostrożnie. No kurde, co jest? No przecież... Ajej. Niedobrze, niedobrze. Dobra, to ja mam w ogóle przy tej grze tak szybko czas leci, że ja nie mam pytań, nie? Weźmy sobie pałkę. Dobra. Okej, ładnie, ładnie, ładnie. Jeszcze mamy chłopa, dobra, poszło. Okej. Uważajmy na tego gościa. Dobra, poszło. Mamy to. Uwaga, uwaga. Dobra. Dobra. Kurde, jak do ciebie się dostać? A, i tam jest jeszcze ten. Czekajcie. Dobra. Mamy to, mamy to. Dobra, udało się. Okej. Nie! To ja myślałem, że on nie żyje tam. Kurde. Jeszcze raz. Dobra. No kurde, bierz tę pałę, synu. Dobra, mamy to. Kurde, nie tak, nie tak. Dobra, ostatnia próba, moi drodzy. Jak teraz nie będzie to szkif, to robię cięcie po prostu. Dobra, dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Ostrożnie. Aj, aj, teraz co z tamtym? O, uwaga, dobra, poszło. No, kurde, dobra, cięcie. Dobra, moi kochani, mam to. Wezmę sobie może tego shotguna w tym momencie. Dobra, i lecimy dalej. Kurde, ale poziom długi, no, nie powiem, że nie. Myślałem, że nam odcinek zejdzie, o kurde, myślałem, że nam odcinek tu krótszy zejdzie, a tu dupa. Oczywiście, że nie. Uwaga, 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 tego świra. Ja pierdzielę. O kurde, co ja mam z nim zrobić? Ani go nie postrzelić, ani nic. Dobra, tego grubego, okej. Ładnie. No i teraz tak się zastanawiam. Sprowokuj może tego gościa, dobra, dostał. Nie, to... Nie, to jest lipa, że oni mają te bronie palne, no. Dobra, gruby ubity. Okej, okay, który to ten strzelał? Tamten, dobra. Nie, ten psychol, nie, on mnie rozproszył, kurde. Ej, ej, dobra, czekajcie. Spróbujemy tak znowu, okej. Okay. To takie prowokacje działają, no, muszę przyznać, oj kurde. No tak działają, że chcą do mnie podchodzić faktycznie. Dobra, lecimy raz jeszcze. No ten świr, no jest jakiś posrany, no. Kurde, no szlak mnie zaraz trafi. Dajcie mi już przejść ten akt. O kurde, jeszcze raz. Dobra, najgorszy gruby, najgorszy gruby, później jakoś pójdzie. Okej. Dobra, dobra, ładnie, poszło. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra.
Okej, okej, mamy to, lecimy dalej. Nie, wow, ostrożnie. A nie, ten jest gruby jeszcze. Ajajaj, to strzelba się przyda. Dawaj mi to strzelbę, sylu, dobra. Mamy to. Dostał. Okej. Tam jest jeszcze jeden. Nie! Jaki jumpscare! Serio! Pierdziel, dobra, cięcie. Moi kochani, udało się po wielu próbach, męczarniach, pierdzieleniach. Mam to. Ale było trudno. Było naprawdę trudno, możecie mi wierzyć lub nie. O ja pierdziu. Dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Czyby tutaj? Go to car. Aha, czyli teraz wywalamy stąd, tak? Panujemy nad sytuacją, zmywamy się, lepiej też się zbieraj. No dobra, spoko, spoko. Już idę. Dobra, okej, wbijamy tutaj. Ja pierdzielę, co to miało być? Dobra, moi kochani, ocena C, nie było dramatu. To tyle, później nie stało się już nic ciekawego. Jeśli mogę spytać, dokąd udałeś się po ucieczce z więzienia? Chyba mogę ci powiedzieć, poleciałem na Hawaje. Dlatego właśnie musisz skołować mi bilet. Nie, to nie dla mnie, tylko dla mojej mamy. Bardzo się o nią martwię, nie jest już w stanie o siebie zadbać. Miałem nadzieję, że mógłby się do mnie wysłać. Rozumiem, muszę sprawdzić stan konta. Tak czy siak załatwić, te pieniądze należą ci się. Chyba nawet nie wiesz, jak bardzo mi pomogłeś. No dobra, to co my teraz mamy zrobić? Tutaj podejść. Mój drogi Iwanie, dawno się nie odzywałeś, tęsknię i dzieci też, może spróbujemy jeszcze raz. Ale nie mogę żyć z kimś, kto przedkłada pracę na rodzinę. Nadal cię kocham, sam dobrze wiesz, mam nadzieję, że ty mnie też. Proszę zadzwoń, kiedy tylko to przeczytasz Sharon. Dobra. W takim razie zadzwońmy. O kurde, nie mam już psychy, naprawdę. Gra jest cholernie trudna. Okej, ostatni akt, moi drodzy, także tu kończymy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w ostatnim odcinku z Hotline Miami 2 Wrong Number. Na razie!